Siemanko, witam was, słuchajcie, w filmie, w którym odpakujemy mój nowy komputer, przetestujemy go w Valorancie, otworzymy paczkę od Redragona ze sprzętem, pokażę wam moje stanowisko i na końcu powiem, ile wyniósł mi nowy komputer, ile to wszystko kosztowało, jakie są specyfikacje dokładne, więc oglądaj do końca. A jeśli chcesz wygrać takie słuchawki, to słuchaj, dzisiaj wbijaj na mojego Twitcha, konkurs będzie o 20:00, a streamy są ogólnie codziennie od 17:00, więc streamik już będzie wcześniej, możesz wbijać. No i napisz w komentarzu komputer, zostaw łapkę w górę i przypnę ci serduszko. Więc lecimy już do openingu komputera. Dobra, wchodzimy. Widzowie, patrzcie, tak to się prezentuje. Taka paczka, ona jest całkiem spora. Nie wiem, do czego to mogę porównać, bo w kamerze tego tak nie widać, ale to jest prawie taka jak stół, nie? W każdym razie wezmę statyw sobie, żeby was tu położyć. Witam, odpakowujemy. Patrzcie, jak to wygląda od góry. Komponenty, o co to jest? Komponenty są zabezpieczone na czas transportu. Przed uruchomieniem zestawu usuń wypełniacz zgodnie z instrukcją. Wykręć śrubki, usuń pa... Aha, dobra, dobra, dobra. To na bok. Ale jak ja to mam teraz wyjąć? Podstawiam was znowu na chwilę. On w ogóle bokiem przyszedł. O, kopło! Ale mnie kopło prądem od tego. A co jak ja to właśnie spaliłem? Ale jaja by były. Tu mamy coś takiego, to jest od obudowy. Fajna chyba prezentacja. Mam nadzieję, że nie spaliłem tego kompa teraz. Ja nie mogę, znowu kopnął mnie. Ej, dobra, już chyba 3 razy spaliłem ten komputer, nie? A dotykam się grzejników, to tych folii taki prąd. O kurde, ale nim trzaskał. Ej, dobra, on jest przepotężny. Zaraz wam dam, o czekajcie. Tu macie porównanie do zwykłej obudowy. Patrzcie, widzicie? Zwykła obudowa po lewej, która wcale nie jest mała. I ten komputer po prawej, sporo większy. Dobra, miniaturka zrobiona. Ale on jest gigant. I teraz tak, teraz muszę odkręcić śrubki. Otworzyć obudowę. O kurde, czekaj. Dobra. O, jeszcze zdajmy z niej folię w ogóle. I wyjmujemy pianki. Dobra, wyjmujemy. Dobra. Ogólnie to tak. Jestem pewien, że to chłodzenie procesora nie powinno być w tym miejscu. To się urwało? Co teraz? Tu jest to chłodzenie wody na górze zamontowane, ale... Ale nie wiem co z tym. To wygląda jakby to się oderwało. Oho. O matko. No i co teraz? Bo to jest... Patrzcie, widzicie to? Kurde, jakby wam to pokazać. Przyjrzyjcie się na boki tego, te krawędzie. To widać, jakby tam po prostu coś było. Coś jakby to było przymocowane i jakby odleciało. No i co teraz? O mamma mia. No przecież... Dobra, no włożyłem to na miejsce ogólnie. Ale... Nie wiem, czy to tak ma być. To się urwało, ale wchodzi tak, jakby tak miało być. Więc w sumie to już jestem spokojny. Dobra. No może po prostu tak miało być, w sensie może to jest normalne. Może jak się montuje chłodzenie, to normalnie się bez tego po prostu tamto montuje i się wkłada to na górę. Może to tak jest, ja nie wiem. Dobra, idę po kartę, włożymy kartę. I co? Odpalimy tą bestię. Przyniosę mój stary komputer, słuchajcie, i patrzcie na to, patrzcie to porównanie. No wielkościowo jest sporo większy tamten. Może tego tutaj tak nie widać w kamerze, ale... Ale myślę, że tak... Ale myślę, że tak bokiem już prędzej widzicie, że faktycznie, no tamten jest dużo większy, nie? No tutaj widać, w tej kamerze widać. Co ciekawe, ten jest jeszcze cieplutki, dopiero co nagrywałem na nim odcinek. A może dam wam inny pop w sumie. Otwieramy. Pom. O kurde, śrubokręt potrzebuję. I już widzę, że jest problem, bo ja potrzebuję 2 razy po 4 wejścia na piny, a tam jest wysunięte tylko 6 w tamtym kąpie, więc będę musiał z tyłu go rozebrać i wyjąć te kable. Idealnie pasuje klucz. W sensie śrubokręt. Dobra, podstawka jest... A, jeszcze jedna. Podstawka wykręcona, chyba co? A, dobra, bo tu jeszcze trzeba tą. Podstawka wykręcona. Teraz karta. Mamy to i teraz ją wyjmujemy. Ale trzeba odbezpieczyć. Teraz poszło. O kurde, trochę mocno wyjąłem, ale na spokojnie. No i widzę, mamy RTX 3080. I
nawet jest czyst, niedawno go czyściłem. I co jest fajne, ten komputer pomimo tego, że na razie nie ma karty graficznej, i tak będzie mi działał, bo on ma zintegrowaną kartę w procesorze. Na razie to na... Ała! Kurwa! Ale w kolano sobie uderzyłem tym komputerem. Ała! Dobra, teraz większy pacjent wchodzi. No to już jest grubsza ryba. Waga ciężka tak zwana. Mega bym zrobił. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu komputer i przypnę wam serduszko. No dobra, to jest zrobione. Ale teraz musimy odwrócić, od tyłu odpiąć i te piny, bo to są złe. Dobra, Elo, witam ponownie, widzowie, tyle to składałem, że aż mi miejsca na karcie zabrakło. Ogólnie to znalazłem właściwy kabel. Wpiąłem go do zasilacza i teraz mogę zamknąć obudowę z tyłu. Teraz wystarczy, że wepnę te piny. Jeden i dwa. Mamy. Ale to się prezentuje. Ja nie mogę. Jaka maszyna. Fajnie. Dobra, lecimy podpinać. Dobra, słuchajcie, podpięty komputer i patrzcie na to. Z przodu tak wygląda, się fajnie świeci, ale tutaj patrzcie, jak się procesor świeci, no widać, że fajnie, fajnie, bo to jest AMD Ryzen 7 7800X 3D, AMD jest czerwony i tak się fajnie świeci na czerwono, podoba mi się to, no całkiem ładnie, co? Całkiem to wygląda. Ogólnie to się na początku BIOS odpala. Nie mam jeszcze zainstalowanego systemu, więc teraz lecę instalować system DDR Speed 6000 MHz. Ale to będzie leciało, widzowie. Ej, patrzcie, jakie fajne, patrzcie, tutaj mam guzik od podświetlania i fajne jest to, że ten procesor, w sensie chłodzenie procesora też zmienia kolor, jak ja zmienię koloru budowy, patrzcie na to. O, widzicie? Ale fajne, fajne, no. Mały bajer, ale cieszy oko, co? Jakie są? To są to jakieś takie typowe RGB? W sensie, że nie jeden kolor? Wow, to jest fajne. O, dobra, takie chyba zostawię. Takie kolorowe, spoko. Widzowie, nie uwierzyć, co się stało. Instaluje mi się Valorant, komputer chodzi, ja się loguję. I popatrzcie się na kreski zasięgu internetu. Nie ma nic, nie ma nic, nie ma internetu. Domyślam się, z jakiego powodu. Możecie posłuchać, jak wam otworzę okno, jak wieje. Całkiem wieje, więc... Ha, masakra! Oby wrócił, bo nie wiem, co z tym streamem dziś. Siemanko, internetu jak nie było, tak nie ma, ale... Słuchajcie, przyszła mi paczuszka i będziemy ją otwierać. A jak? Możecie... No nie, no, możecie teraz sobie zgadywać tak, ale nie w komentarzach, bo w komentarzach wiecie, co macie pisać. Dobra, otworzymy sobie to tutaj. Trochę za bardzo świeci chyba. Tak, myślę, że będzie git. O, otworzona. Co my tu mamy? Widzowie, mamy tutaj... Kartony. Kartony, już widzicie, co tu jest. Sprzęty od Red Dragona. Mamy tu piękne słuchaweczki. To jest myszka. To też jest myszka. To jest podkładka. To zgaduję, że też jest podkładka. I mamy tutaj klawiatury. Ta jest dla mnie, widzowie. Patrzcie, ona ma optyczne przełączniki. Mega bajer podobno, zaraz obczajmy. No i mamy dwie klawiaturki, też mega fajne, też 60%. Ja gram na 60% od chyba 3 lat, mega OP sprawa. A i tak się składa, że wszystko to możecie wygrać. A nie, nie wszystko, no bo poza tą tam moją, tą. Ta będzie na mój użytek. Witam. Słuchajcie, co to znaczy, że możecie wszystko wygrać? No na Twitchu codziennie mam konkursy, słuchajcie. Taka klawiatura, jedna już była rozdana, druga jeszcze nie, ale kurde, to jest... Fajna sprawa, widzowie. Dzisiaj miałem rozdawać te słuchawki, ale nie było dzisiaj streama, kiedy ja nagrywam ten film, bo nie mam internet. Internet mi wrócił właśnie! O matko, w tej sekundzie to się stało! I Valorant przyspieszył pobieranie, ale zaraz przetestujemy ten komputer, widzowie. Dobra, w każdym bądź razie wbijajcie na Twitcha, bo dzisiaj w dniu, w którym oglądasz ten film, możesz wygrać, słuchaj, właśnie dokładnie to 28 marca możesz wygrać słuchawki. A potem jeszcze masz konkursy na te wszystkie, na resztę tych rzeczy. Dobra, otwórzmy moją nową klawiaturę. A gdzie ja te nożyczki dałem? Patrzcie, w jakim to pudełku przychodzi fajnym, ty. Patrzcie to. Tu sobie wyjmujecie klawiaturkę. Tu mamy kabelek. Co to jest? Co? Czekaj, fokus się nie chce. Co to jest? O kurde, a to są przełączniki. Ale czemu? To są normalnie przełączniki, to co klikacie. Może żeby sobie zamontować, jak tobie się, nie wiem. Znaczy nie zepsują. Nie wiem, możesz sobie po prostu wymienić, może to są jakieś inne, na WASD na przykład, jakbyś chciał. Ciekawa sprawa. Dobra, ale wyjmijmy to, ale ja mam syf, zaraz wam go pokażę tam z tyłu. O, ja nie mogę, ale to się prezentuje, patrzcie to. Ona ma taki inny font na klawisze. Ale... Ale to, ej dobra, rozagami mi na 100% będzie chciała tą klawiaturę zabrać, nie? Bo jest taka fajna.
Ej, dobra, mega mi się to podoba. Patrzcie, ona jest taka... Kurde, ja nie wiem, czy to widać w kamerze. Ona jest taka jakby cała zaokrąglona trochę, takie mam wrażenie. Dobra, podepnij. Nie, pamiętacie jak mówiłem, że mam internet? Już go znowu nie mam. Jak to jest możliwe w ogóle? Przecież... Bo miałem internet dosłownie, ja sobie nagrywam do kamery, nagrywam, mówię, no nie mam internet, mam internet, kurwa, mam internet, ej, teraz tam, mam, oddali znowu widzowie, jednak oddali, o już chyba nie, ale że ja dostanę, nie, jakbym nie odpisał nic, to kurwa dzwoń po karetkę, bo jaki chuj Kamil jedną na zabał. Film z pokazania, zobacz jaką mam fajną klawiaturę, proszę, nie, dobra, zobacz jaką mam, no. Jaka fajna, a mogę taką? Mówiłem, że będzie chciała taką, mówiłem! Na stu... Ona jest biało-niebieska! Mówiłem! Ja nie mogę, jak ja jestem inteligentny, ja... proszę! Dam ci 5 zdych! Ona 400 kosztuje! Znaczy w sumie za darmo dostałem, więc i tak stonks! Nie, ale ona mi tak matching do biurka, komputera i wszystkiego! Nie, ta jest moja. Chyba, że pięknie poprosicie Red Dragona, widzowie, zostawicie pod tym filmem, nie wiem, 2000 łapek, to może wtedy się zgodzą, ale wątpię, że tyle będzie. Zostawię dużo. Ty zostawisz, ona zostawi 100 łapek, normalnie, ona raz, dwa, trzy, cztery będzie klikać. Jak panowie Red Dragon mnie słyszą, to poproszę o taką piękną klawiaturę. Rozagami, ona też streamuje na Twitchu. Dobra, halo. To jest pierwsze nagranie na tym komputerze, widzowie. A, zły monitor mnie w ogóle nagrywa. Odpalamy Valoranta i zobaczymy, ile jest FPS-ów. Chwila prawdy, widzowie. Dobra, odpala się gra. Lecimy! Zagraj! Pierwszy raz na tym komputerze klikam ten guzik w Valorancie. Oj, lepiej spisz się dobrze, komputerze, bo jak nie, to będę zły. Zobaczmy, widzowie. Graj! Dobra, graj. Trening, wejdź na strzelnicę. Boję się, co jak będzie słabo. Ale nie może być słabo, no jak na takich specyfikacjach słabo. Dobra, pokaż. Znaczy warto zaznaczyć, że nie mam go w ogóle zoptymalizowanego. Nawet ustawień Nvidia nie zmieniłem, co nie? 1000 FPS-ów! Co tu się dzieje? Ja mam 1000 FPS-ów i nic nie zmieniałem w tym komputerze, nic. Mam najwyższe ustawienia Valoranta. I w dodatku mam Nvidia, wszystko mam na najwyższą jakość. O matko, widzowie! Ej, dobra, a co będzie jak dam na przykład, kurde, niskie ustawienia, wyłączę winetę. No teraz się zbyt wiele nie zmieniło. Ale dobra, aż mi się chce, widzowie, grzebać w ustawieniach, żeby zobaczyć, ile ja mogę mieć teraz. Chłopie, jakby mi ktoś zoptymalizował komputer, ja bym miał przecież 2000 FPS-ów, co tutaj się dzieje? Jakie dobre FPS-y! Streamy codziennie 17, widzowie, wbijajcie! No chyba, że nie mam internetu, tak jak dzisiaj nie miałem. Ale matku, jaka bestia komputerowa! Zarządzaj ustawieniami 3D. Patrzcie, ja mam na jakość, nie na wydajność. Wydajność zastosuj. I teraz ręcznie jeszcze muszę. W ogóle zasilanie, ja miałem na zrównoważone, a odpalałem wysoka wydajność. O matko, przecież to będą 2000 FPS-ów! Jakość zmień na wysoka wydajność. O nie, nie wysoka jakość, wysoka wydajność. No nie wiem, ja mam stałe 1000 FPS-ów, nie? Stałe 1000 FPS-ów z nagrywaniem! Witam, słuchajcie, właśnie pokażę wam moje stanowisko. Zobaczycie, jak to wygląda, więc zaczynamy. Słuchajcie, tu mamy Antosia. Antoś jest naprawdę super, tutaj sobie siedzi. Ale zanim, słuchajcie, przejdziemy tutaj, to popatrzcie, co mam za oknem. Taki mam widok. Ogólnie to możecie... No nie no, kiedyś pokazywałem, nie wystalkujecie mnie potem raczej. Ale tak, widok jest całkiem spoko. Tego na kamerze tak nie widać ogólnie. Ja też nie mam jakiegoś najlepszego obiektywu do takiego nagrywania. No ale dobra, przejdźmy sobie tutaj. A może najpierw tutaj. Widzowie, tu mam jakąś półkę, tu są jakieś losowe rzeczy. Tam w ogóle siedzą jeszcze monstery, które dostałem od Monstera i zostałem po prostu, bo ja raczej rzadko piję. Tu mamy do grania takie ustrojstwo, to jest do robienia muzyki ogólnie Arturia. Tu jest pudło po MacBooku, tu jest myszka od Waxa, którą dostałem, tam są ogólnie jakieś klawiatury. I tak, przechodząc do tego miejsca, które was interesuje, to jest ciekawa sprawa. Tutaj mamy MacBooka, jest to MacBook M3 Pro 16-calowy. Powiem tak, naprawdę, jest on spoko, to prawda. Ale ja na przykład z perspektywy czasu troszeczkę żałuję, że go kupiłem. Bo ja głównie i tak siedzę tutaj, wiadomo, jak gdzieś sobie jadę, ostatnio miałem wyjazd, no to sobie mogłem na nim coś porobić, ale 14 tysięcy złotych za laptop, no w moim przypadku to średnie rozwiązanie, szczerze mówiąc. Gdyby nie on, to po prostu
ten komp jakbym kupował, to mógłbym kupić sobie w ogóle z RTX-em 4090 i wtedy bym jeszcze zaoszczędził 5000 zł. 5500 bym zaoszczędził, bo wtedy ten komputer w ogóle bym jakby... To co dałem za niego teraz bym miał w kieszeni, co nie? Po prostu zamiast laptopa bym miał cały ten komputer z RTX-em 4090, nie? To jest niesamowite. Bo ogólnie to bez karty graficznej ten komp wyszedł 5500 zł, co nie? Bo karty przełożyłem z mojego starego kompa. No ale jeśli chodzi ogólnie o samego laptopa, to ja nie narzekam. On to jest naprawdę świetny sprzęt, tylko chodzi o to, że po prostu ja go nie potrzebowałem. Ale dobra, mamy stanowisko, widzowie. I teraz tak, tu mamy lampę od Elgato, która mnie oświetla. Dalej, mamy podkładkę, tu jest T-Series akurat, myszka Logitech G Pro X Super Light 2. Słuchawki to są Beyer Dynamic DT700 Pro X. Klawiaturka nowa, wleciała, przez nią odpakowaliśmy od Redragona, słuchajcie. Ja ogólnie to nagrywam następnego dnia, ale klawiatura jest naprawdę świetna. Taki fun fact, ja wcześniej używam Apexa Pro Mini. On kosztował 1000 zł i kupiłem go dlatego, że miał punkt aktywacji 0.2 mm. Ta klawiatura Redragon kosztuje 400 zł, niecałe, bo 399. I ona ma punkt aktywacji 0.1 mm, czyli nawet lepiej niż Apex Pro. I wygląda niesamowicie lepiej. Taki ma design ładny. No. Dalej, co my tu mamy, słuchajcie, mamy tutaj mikrofon Shure SM7B na statywie Rode PSA1. Dalej mamy tutaj interfejs audio, ponieważ ten mikrofon nie działa bez interfejsu. Interfejs to jest Go XLR Mini, bardzo wygodna rzecz, nie jestem w stanie bez niego żyć już, ponieważ tu możecie mikrofon dać ciszej, głośniej. Tu możecie Discorda, załóżcie, patrz, ja gram sobie w Valoranta teraz i w trakcie meczu robię tak. Ktoś mi za głośno gada, ściszam sobie trochę Discorda, nic nie muszę minimalizować gry. Tak samo muzykę, mogę sobie przyciszyć, podłośnić, wyłączyć, włączyć. Tutaj jest, akurat ja mam Valoranta tutaj, więc daję ciszej, głośniej samą grę, naprawdę mega OP. Tu mam Stream Deck, ale jak teraz sobie podpiąłem nowego kompa, to jeszcze nie pobrałem do niego w ogóle aplikacji, więc tutaj się nic na nim nie wyświetla, ale ogólnie to no spoko sprawa. Dwa monitory, jeden Alienware, drugi BenQ, to jest 240 Hz, tam jest 144 Hz i ogólnie to zastanawiam się, czy nie wymienić sobie tego głównego za jakiś czas na 360 Hz, bo ogólnie Alienware jestem naprawdę z niego bardzo zadowolony, a 360 Hz kosztuje tylko 1600 zł od Alienware'a i jak on będzie tak wykonany jak ten, bo on z tyłu naprawdę wygląda no mega, zobaczcie jak on siedzi. I jeszcze z tyłu ma takie fajne podświetlenie. Patrzcie tam, no nie chcę całego odsuwać, ale widzicie, no naprawdę mega mi się podoba. Przechodząc dalej, tutaj mamy krzesło od Yumisu, dostałem kiedyś, naprawdę bardzo wytrzymało, często lubię uderzyć w krzesło, a to jest wytrzymałe. Tutaj mam, widzowie, tak, plecak na kamerę po prostu z przypinką, którą dostałem od Valoranta. Czy ogólnie plecak jest mój, nie? Tylko sobie przypiąłem tą przywieszkę, przypinkę, coś takiego. Tutaj mam walizkę. No, a jeszcze ważna sprawa to biurko, ono jest regulowane elektrycznie, tam ma silniczek i mogę sobie lecieć do góry, w dół, podnosić, ale nie chcę mi się tego teraz zrobić, ponieważ jest odpięte od prądu, bo ja mam dobrze je ustawione, no i nie za bardzo tym manewruję. No i słuchajcie, na dole nasza piękna maszyna, ogólnie to teraz właśnie przechodzimy do specyfikacji kompa dokładnych, ile to wszystko wyniosło dokładnie i czy jestem zadowolony. Więc słuchajcie, teraz omawiamy obecny komputer, jakie on ma specyfikacje i ile to wszystko kosztowało oraz jakie specyfikacje miał mój poprzedni komputer. Zacznijmy od nowego komputera. Mamy tutaj obudowę BeQuiet Shadowbase 800 FX White 789 zł. Dysk M2, GoodRAM 1 TB 329 zł. Ramy też od GoodRAM 32 GB 6000 MHz 529 zł. Płyta główna MSI B650 Gaming plus Wi-Fi 759 zł. Chłodzenie wodne Deepcoola LT720 RGB 539 zł. AMD Ryzen 7 7800X3D 1649 zł. MSI 850 W Gold plus 639 zł. No i ja sobie wybrałem usługę montażu tych komponentów za 200 zł. Finalnie mamy tutaj 5432 zł. Karta graficzna została przełożona z tamtego kompa, jest to RTX 3080, ja go kupiłem 2 lata temu za 4699 zł, ale teraz no nie ma go już w sklepach, więc nie wiemy ile teraz kosztuje. A specyfikacja poprzedniego kompa mniej więcej było to tak: i7-12700, płyta główna Gigabyte Z690, 16 GB RAMu 3200 MHz, 2 dyski M2 łącznie 1500 GB i zasilacz BeQuiet 750 W Gold Plus. Na pytania, co robię z poprzednim kompem, udzielam odpowiedzi, że jeszcze nie wiem, prawdopodobnie kiedyś sobie kupię do niego Elgato i jakąś kartę graficzną i będę mógł streamować na dwa kompy, ale na razie nie jest mi to zupełnie potrzebne, ponieważ ten po prostu jest świetny. To by było na tyle, widzowie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komputer w komentarzu, przypnę wam serduszko i jeśli chcecie wygrać takie oto sławeczki, to dzisiaj wbijecie na Twitchu od 17, a konkurs będzie na nie o 20. No i ogólnie codziennie są konkursy na Twitchu teraz. W opisie masz link do zapisy na turniej Deadmatch, bo są sloty rezerwowe, ale się zapisz, bo na 100% z tych podstawowych bardzo dużo się nie wypełni i tam są też bardzo fajne nagrody od Redragon. To tyle, wbijaj na Twitcha, lecimy, pozdro!